Program do słuchania. Mam niezmierną przyjemność ugościć oficjalnie w naszym studiu Paweł Kelner Rozwadowski, znany bardziej pewnie jako Paweł Kelner. Ja przyznam się, Paweł przez większą witam. część swojego życia myślałem, że masz nazwisko Kelner, nie wiem, nie wiem dlaczego. E, z, witam wszystkich serdecznie. Zdarzało się, że grając jakieś koncerty, dostawałem wypełnione umowy do podpisania właśnie e. Nazwisko Kellner. E, nie, nie będziemy wnikali skąd ten pseudonim, bo każdy, kto choć trochę śledzi Twoją karierę, w, może w cudzysłowie karierę, ale, ale, cudzysłowie. ale, ale, ale Twoją działalność artystyczną, no, no, tę, tę historię nieraz przytaczałeś skąd ten pseudonim. Ja tylko powiem, drodzy słuchacze, że. Ta osoba, Paweł Kellner, to jest bardzo ważna postać w historii polskiej muzyki, no dzisiaj możemy powiedzieć rozrywkowej, ale wydaje mi się, że nie bylibyśmy w tym miejscu, gdyby nie Paweł Kellner, gdyby nie świetnej pamięci Robert Bryleski i jeszcze wymienię dla mnie jedną z takiej trójcy, to jest Tomek Lipiński. I, i powiem może dlaczego, bo pozwolić Paweł, że takie Także rozwinięcie. Bo, bo po pierwsze działałeś, Deuter pojawił się w połowie 80., -tych lat, prawda? Konkretnie. Po, pojawił się na przełomie 80. i 81. O. roku, ale wcześniej e, pierwszym moim zespołem był zespół Fornit, tak jak pasta do mebli, ulokowanie produktu. No a potem był jeszcze taka efemeryda hmm, Dexapolcord, hmm. gdzie uprawiałem właściwie y, to, co dzisiaj z angielska nazywa się freestylem wokalowym, ponieważ nie, nie pisałem tekstów, a, a nadawałem y, z głowy. Czy Emitowałem. też y, służyłem jako jakiś emiter. No dokładnie. Y, to prawda, te zespoły są wymieniane. Nawet kiedyś był taki magazyn non-stop w 80 latach, który w ogóle było to zaskakujące, że on w ogóle był wydawany, był co prawda na papierze i był chyba w kryminale drukowany. Ja się nie zawsze my, się, my, się, my, my. się zastanawiam, tak w dzisiejszych czasach się, czasach się rozmawia o tamtych czasach, i że zaskakujące, że było takie pismo, dla mnie nie było to zaskakujące. Dlaczego? Uważasz, że zaskakujące. Dla mnie było zaskakujące, że z tamtego pisma po pierwsze dowiedziałem się, czym jest muzyka reggae, oficjalnie słynny artykuł, który już jest kultowy. Po drugie, tam zdarzało mi się czytać o zespołach, o muzyce, o której no, tylko wybiórczo mogłem usłyszeć na przykład w jakimś tam innych reżimowych wówczas mediach, ale to były dosłownie takie minimalne pasma. No, dla mnie to był zjawiskowy magazyn i, i na przykład był tam kiedyś. Taki właśnie podzwonek dla nowej fali. Pamiętam taki artykuł, gdzie było całe drzewo geologiczne polskiego punkroka i oczywiście tam były wymienione te składy. Ale wracając do Deutera, bo Deuter był zespołem, który ja usłyszałem w 1984 roku, tak naprawdę, kiedy poszedłem do liceum, kiedy kolega przyniósł kasetę i mówi: Ty to ty to zobacz. No i jak rzeczywiście usłyszałem tę energię, przekaz, bezkompromisowość, no to zostałem po prostu psychofan. Ale to nie, nie wynika z tego, że, 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 że coś tam. Tylko, że to było tak mocne, tak nasycone przekazem, że to zostało... No, że czuję się trochę twoim dzieckiem niestety. Albo istety. Jestem dumny. Bardzo, razie, bardzo mi. No i jeszcze takie przemyślenie a propos punk rocka. Bo w tamtych latach był wysyp. Było bardzo dużo zespołów. Dużo zespołów śpiewało fajne teksty, mądre teksty. Interesujące. Chociażby jak Dezerter, który do dzisiaj... Bardzo fajnie komentuje rzeczywistość w sedno niczym cięcie chirurgiczne, ale wracając właśnie do ciebie i do tej trójcy, którą wymieniłem, to wy, moim zdaniem, wnieśliście taki element duchowości do tego wszystkiego, taki mistyczny, trochę pierwiastek, takie coś jedynego w swoim rodzaju, co spowodowało, że to jest tak ważne i, i w moim mniemaniu, i myślę, że w odczuciu wielu ludzi z, z mojej generacji, tak nawiążę do mojej generacji, to, to obalenie, Komunizmu w Polsce, to ja mogę śmiało powiedzieć, że ja zawdzięczam takim wam, niż, niż politykom, którzy oczywiście też tam obalali, ale wydaje mi się, że oni bardziej obalali po to, żeby były pełne półki w sklepach, żeby można sobie samochód kupić, a wy jakby otworzyliście. I żeby mieć stanowisko. No i żeby mieć. No dokładnie, obalamy w jakimś tam celu. A wy jakby pokazaliście, że wolność to jest to, co każdy człowiek ma w sobie, że ona jest po prostu najważniejsza, jedyna i ja jestem ci za to bardzo wdzięczny, Paweł, po prostu. Cieszę się ogromnie. Wiesz, wspomnę mojego tatę, chociaż oczywiście to są moje doświadczenia jakieś młodzieńcze, mojego życia, natomiast mój ojciec kiedyś powiedział, że wszystko zaczyna się, co dotyczy człowieka, życia człowieka, environmentu, który tworzy, wszystko się zaczyna od człowieka i na człowieku się kończy. Nie ma żadnych pośrednich Historii. Czyli na tym się po prostu starałem skupić, i, i, i o tym chyba starałem się. A z tego, co mówisz, udało mi się mówić. Oj tak, no, no, słucham tego niemalże jakbym był, nie wiem, na jakimś nabożeństwie, ale, ale bez brawury. Paweł, powiedz mi, a jak widzisz Twoją generację, nawiązując do piosenki o mojej generacji, bo do dziś ją wy, wykonuję. Słyszałem wersję z RuPrega, na którym no, nie mogłem być, ale byłem w robocie, Pawciu niestety, no nie, no. w innym. Ten, jak to na komisji do tego, wojskowej No właśnie, e, gdzie udało mi się uzyskać kategorię E ówcześniej znaczyło to, że nie nadaje się kompletnie do niczego związanego z militaryzmem. Tam usłyszałem od pewnego oficera, że nauka i praca to dwie najważniejsze rzeczy w życiu. No ładnie. A nawiązując do generacji mojej dzisiaj, no to ta generacja no trochę młodsza właśnie taka, tacy ludzie jak ty no przychodzą i to są jeśli gram koncert, to jest gro publiczności. Niewielu młodych ludzi przychodzi na te koncerty, aczkolwiek również myślę, że my pochodzimy z generacji, którą można by nazwać to co dzisiaj jest popularne generacją patriotyczną jeszcze. wychowaną na ziemniaku, nie na wysokobiałkowych dietach, przeróżnorakich, raczej byliśmy krępi, niewysocy, ale za to no, świadomi tego, czym jest nasz kraj, czym jest to miejsce, czego dzisiaj nie za bardzo widzę. To trochę tak smutno. W dzisiejszej generacji młodych ludzi. Mhm. Mamy sytuację, jaką mamy w kraju w tej chwili, obecnie na daną chwilę i e, tak jak moja generacja wychodziła na ulicę i protestowała przeciwko Rządowi przeciwko no używa się modnego słowa, reżim i tak dalej. No dzisiaj jest to również reżim, aczkolwiek mamy wolne radia, jeszcze, jeszcze mamy wolną pracę, jeszcze mamy jakieś wolne media. Internet. Internet, tak. No ale internet też można, wiesz, wyciągasz wtyczkę właściwie i jest po zabawie, tak? I, i to też jest takie znamienne, że dzisiejszy świat i dzisiejsza młodzież bardzo się na tym. Opiera właściwie jest chyba uzależniona od tego. Ja byłem na przykład harcerzem w podstawówce i było to harcerstwo, które polegało na tym, że niemalże zrzucano nas w terenie. Trzeba było samemu wybudować sobie tak zwaną kwaterkę i tak dalej i tak dalej. Dokładnie. I się obozy harcerskie są to alejki asfaltowe oraz harcerze z walizkami na kółkach. No mam nadzieję, że, że nie do końca. Chciałbym w to wierzyć, że, że to harcerstwo gdzieś tam istnieje aczkolwiek rzeczywiście. No niestety wiesz, mam kontakty chociażby z zespołem, wszyscy byliśmy harcerzami, który nawet lubię. Oni śpiewają w, w rytmach wiesz, romans, piosenki ogniskowe właśnie harcerskie takie stare. Jeśli nie słyszałeś, to polecam. O, no sprawdź. Oni często grają na różnych harcerskich zlotach itd. i tak dalej. Są zapraszani i od nich wiem między innymi, że no takich obozów, na które ja jeździłem, gdzie wszystko mogło się zdarzyć, bo znaleźli, znajdowaliśmy niewypały yy, i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj takich obozów już nie ma po prostu, ponieważ rodzice, no nie wiem, no, wydaje mi się, że tak jak ja byłem i dziabnąłem się finką w UDO dosyć potężnie, no to dzisiaj rodzice by zaskarżyli kadrę obozu do sądu. O to, że jego dziecko, ich dziecko się skaleczyło finką. Pewnie tak, pewnie tak. I, i, i tak upatruje takiej zmiany właśnie, że dzisiejsze czasy są takie jakieś wyasfaltowane, wyalejkowane. I generalnie młodzież no nie, nie użyje tego słowa popularnego na W, ale no, nie interesuje młodzieży właściwie. Ma. To, co się dzieje, czym jest kraj, tak zwana ojczyzna i tak dalej. Ja na przykład. Wiem, czym jest ojczyzna. Jak Paweł Kukis mówi, że zwróci mi Polskę, no to ja się pukam w głowę, bo tej Polski nikt, nikt mi nie zabrał. Nawet y, poprzedni system. Okej, okay, no to dosyć, dosyć mocny przekaz. Pozdrawiamy generalnie harcerzy ze tak starej szkoły. Harcerzy, ja przyznam się tak samo, mam ta, takie same skojarzenia. Dla mnie to był najfajniejszy czas... No niesamowity. Pamiętam, jak w 1986 roku gdzieś szliśmy z chłopakami z zastępu, właśnie na kwaterkę jechaliśmy w Bory Tycholskie przez jakąś mikromiejscowość. Naprawdę przemikromiejscowość, gdzie był dom kultury. Idziemy, a z daleka telewizja rozbrzmiewa. oczywiście no to mikro -miejscowość i mikromiejscowość prostu... z dom kultury. A a, a z harcerzami, to mikromiejscowość polegała na tym, że, że spaliśmy w stodołach, bądź też... Zanim, 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 no to robiąc kwaterkę, tak, jak mieliśmy już zbite łóżka do kupy razem z żerdek i tak dalej, no to trzeba było takie sienniki, na których się spało, pójść no jakieś 15 mniej więcej kilometrów do wsi. I to była rzeczywiście mikro, mikrowieś. Nie było tam żadnego domu kultury nawet sklepu. No i tam gdzieś u gospodarza było załatwione, że mogliśmy sobie w stodołach wypchać te sienniki słomą, bo słoma jest lepsza od siana do spania w sienniku. Paradoksalnie. Paradoksalnie. I no, potem dygaliśmy te sienniki z powrotem 15 km na łóżka. I na tym to polegało. Budowaliśmy sami kuchnię z Gdzieś tam od ukopanej gliny. Jedyne rzeczy, które nam przywożono, to była płyta kuchenna, mhm. prawda, metalowa i tak dalej, no ale całą kuchnię trzeba było wybudować samemu. Mhm. I to było dla mnie harcerstwo. Pozwolisz, że skomentuję. Jeden z naszych słuchaczy napisał dobrze, że dzisiejsza młodzież w lesie yy, yy, nie pali ognisk, yy, no bo skąd mieliby aplikacje, właśnie do rozpalania toponów. No dokładnie. Tak i dowcieć, były takie jakieś protesty i, yy, swego czasu, teraz w dzisiejszych czasach, nie wiem, x chwilę temu, kilka lat temu, i yy, że też artyści przy, przystąpili do protestów i właśnie próbują podpalić opony. Aha, no to, to gratulujemy. Dobrze, drodzy słuchacze, moim gościem i waszym jest Paweł Kellner-Rozwadowski. Pozwolisz, że za, zaprezentuję jedną z twoich wielu, wielu piosenek, nagraną właśnie ze świetnej pamięci Robertem Brleskim. A, to jeszcze nie teraz. Dział techniczny podpowiada, ja wybiegłem trochę w przyszłość. Obiecuję, usłyszymy fragment twórczości Pawła Kellnera. No a teraz przerywnik muzyczny, tak żebyśmy to procedury... Tak, będziemy muzyka z słowno pro, pro, procedury i wrócimy już po tej okay. wersji mu muzycznej. A Natalia przybysz. Super. No i bardzo fajnie, tak więc bardzo pozdrawiamy pół Sistersów, czyli Sis albo, albo ters. Tak więc słuchamy Natalii przybysz, a, a już za chwilę będziemy słuchali troszkę też innych rzeczy. Także tak. Przytoczę teksty jednego z naszych słuchaczy, że jest wdzięczny nam za naszego gościa i, i, i że sprawiliśmy radość jego wytartej dżinsowej katanie, tak więc to jest oczywiście Poznam nawiązanie. Pozdrawiam kolegę, jestem wdzięczny. Że jest wdzięczny. Oraz jego katanę pozdrawiam. Pozdrawiamy katanę i kolegę. Paweł, poza anteną sobie tak rozmawialiśmy. No i jeszcze, jeszcze zostaniemy przy piosence o mojej generacji, bo większość Twoich tekstów, tak naprawdę te, które ja słucham, które powstały w zeszłym stuleciu, one, one są takie jakieś uniwersalne. To jest, to jest coś niesamowitego, że właściwie one naprawdę sprawdzają się tu i teraz z jakimiś takimi drobnymi dodatkami zauważyłem, że w tej piosence dodałeś na przykład o, o, o piosence o mojej generacji, która zapomniała, że jest jakiś Bóg. W wersji oryginalnej nie było tego jakiś. Tak, w wersji oryginalnej było generacja, o której zapomniał Bóg. Potem śpiewałem o generacji, która zapomniała o Bogu. To są jakieś takie moje wewnętrzne chyba poszukiwania. W tym kierunku. Stąd, stąd, stąd te zmiany, a w ostatnich czasach jakiś Bóg, dlatego że myślę, że każdy, znaczy nie jestem pewien, czy każdy rozumie Boga po swojemu, bo niektórzy, po prostu większość, właściwie chyba ludzi w naszym katolickim kraju, no, kupuje to, co jest Podane bezapelacyjnie, a yy cały problem jest w braku samodzielnego myślenia. Usunięto z, już dawno, dawno usunięto z, z edukacji tak zwaną trzecią nogę, czyli pierwsza noga to jest no jakaś taka poznanie materii, yy, yy, druga noga yy, jej natury, a trzecia noga to jest jak tego użyć, żeby mieć własne zdanie. Dzisiaj nie uczy się młodzieży mieć własnego zdania. Raczej wychowuje się pokolenie, no, które ma słowo na W na rzeczywistość. No, nie mogę powiedzieć, wyrąbane to chyba no bo nie wywalone chodzi. też. Wywalone, tak, żeby już nie wulgaryzować. I to jest dla mnie bardzo smutne, żeby nie powiedzieć. Przerażające, ponieważ politycy, którzy są ludźmi wykorzystującymi te, te, te słabości do swoich celów no doskonale dzisiaj sobie pływają jak rybki w wodzie w tym. Prawda? Nie ma społeczeństwo, młode społeczeństwo no właściwie nie jest zainteresowane albo jest ta część młodego społeczeństwa, która jest zainteresowana, ale raczej z tego co widzę, bo jest sporo młodych polityków dużo młodszych ode mnie, bo przyznam się, ja mam 57 lat. więc to już jest jakiś wiek old school. Ci młodzi politycy no raczej też są zainteresowani w, chyba w karierach. nie w tym kim są polityk wybrany demokratycznie przez przez ludzi, przez obywateli, jest ich, no, jest zatrudniony po prostu przez społeczeństwo i powinien dla społeczeństwa pracować. Tego dzisiaj nie widać. Ani nie widać tego po stronie rządzącej, ani nawet po stronie opozycyjnej, powiedziałbym, tak już tutaj używając tych słów profesjonalnych. Tak? Mhm. Także to jest bardzo smutne. Brak własnej oceny rzeczywistości, własnego zdania na ten temat, co się dzieje. Często słyszę, jak ludzie rozmawiają, i rozmawiają właściwie tak, jakby jeden czytał, wymieniał tytuły, bo nawet tylko tytuły, bo już nie treści artykułów, ale posługujemy się tytułami, które, które są nam gdzieś tam wrzucane. Media społecznościowe często, takie jak FB. Są tego przykładem, gdzie jest taki portal. Nie wiem, czy to. W, no, bo to by była reklama, chyba, ale który zajmuje się tworzeniem właśnie takich w profesjonalnym językiem fałszywych informacji. Mm, fake newsów. Czy, tak, fake newsów. Bardzo to zgrabnie robią często i widzę, jak ludzie dają się wpuszczać i potem dyskutują na ten temat, na rzeczy. Które dla mnie na pierwszy rzut oka są po prostu dowcipem i, i, i od razu widać, że jest to, że tak powiem, wytwórczej fantazji lipa. jest to lipa. Natomiast ludzie traktują to natychmiastowo poważnie, dlatego że nie wgłębiają się, nie, nie, nie przeczytają dalej, a przede wszystkim nie czytają nagłówka tegoż portalu, że jest to portal, który zajmuje się tworzeniem właśnie takich dowcipnych informacji. Także to jest porażające. Brak. Własnej oceny, brak własnego zdania. Ludzie nie obserwują rzeczywistości, nie wyciągają z tego własnych wniosków, tylko wyrażają wnioski już napisane gdzieś tam w gazecie czy, czy na jakimś portalu czy, czy, czy gdzieś tam. Jest to smutna diagnoza, pozwolisz, przeczytam głos słuchacza. Dla mnie najsmutniejszy jest brak uświadomienia społecznego obywatelskości młodzieży. Wolą swój wirtualny świat w necie. No właśnie, Paweł, bo ta tak. diagnoza twoja naprawdę trochę jest, znaczy, myślę, że ona jest jak zwykle zresztą w, w punkt, ale <laughs> jakie jest wyjście na przykład? Co można z tym zrobić według ciebie z, z twojej tej perspektywy? Trochę jest późno, na, znaczy późno. Nigdy nie jest za późno. <laughs> nie wiem, kto miałby się tego podjąć, ale. Jest takie słowo jak edukacja. Czyli po prostu uczenie młodych ludzi od dziecka samodzielnego myślenia, samodzielnego życia, posługiwania się własnym rozumem, a nie cudzymi tytułami, cudzymi ideami, cudzymi hasłami, cudzymi wytworami fantazji czy też wytworami służącymi konkretnym interesom. I to jest jedyne, co mógłbym powiedzieć. Był kiedyś taki program z ówczesnym premierem, który w tej chwili jest szefem Rady Europejskiej, panem Tuskiem, gdzie trzech naszych kolegów muzyków tam się udało. I smutno mi było, kiedy skończyła się ta rozmowa i nie padło pytanie o edukację. Czy, czy o pytanie, czy władza ludzie, którzy decydują o tym, zajmują się edukowaniem społeczeństwa, bo społeczeństwo trzeba edukować, nas ludzi trzeba edukować, uczyć. My musimy się uczyć. My przecież nie rodzimy się już z wiedzą, tak? Tylko musimy ją nabyć. I teraz kwestia jakiej wiedzy nabędziemy. No tak będziemy tak to będzie wyglądać nasz świat, tak? No właśnie, być może rozwiązaniem jest, ja sobie taki roboczy termin, być może on już istnieje, ale sobie tak wymyśliłem taki neopozytywizm, taka praca od podstaw, bo, bo tak jak pisze jeden z naszych słuchaczy, no wybaczcie, ale nie ma kto młodzieży uczyć, a szkoła wręcz zabija w nich samodzielność, bo mają tak. wbijać się w klucze. Tak, jest, my, my, my posiadamy system szkolnictwa tak zwanego pruskiego, czyli generalnie ma być to człowiek karny, poddany... Nie myślący samodzielnie. No i tyle. Bo takim człowiekiem jest łatwo sterować, można zrobić sobie wszystko, tak? A tym się zajmują, zajmują się politycy. Przynajmniej w Polsce, którzy też są niewy, niewyedukowani i stąd to się bierze. Prawda? No tak, bo to też nie jest dlatego, że oczywiście niektórzy tak jak no na przykład prezes Kaczyński robi świadomie pewne rzeczy. Inni idą świadomie za nim, a inni idą jak stado baranów po prostu. I to, to daje właśnie ten efekt, że być może to stwierdzenie słuchacza jest prawdziwe, że, że no, też nie ma komu uczyć, ale ja, wiesz, upatruję głębiej. Dużo dalej, w wcześniejszych czasach, yy, yy, źródła tego wszystkiego. Mianowicie Polska nigdy tak naprawdę nie przeszła okresu renesansu, który przeszła Europa yy, po okresie średniowiecza, bardzo długim, który yy, no, też nie, nie, nie demonizujmy, no ale umówmy się, nie, nie był to okres rozwoju nauki, myśli humanistycznych, tylko był skierowany stricte w religijne sprawy. Sztuka służyła religii, szkoły były prowadzone przez kościoły, księży i tak dalej. I kiedy Europa ruszyła z rozwojem, nastąpił rozłam kościoła, rozwinęła się sztuka, nauka, powstawały uniwersytety. W Polsce był jeden uniwersytet Jagielloński. I i właściwie do okresu międzywojennego tak naprawdę chyba większość szkół w Polsce była szkołami prowadzonymi przez księży, pod, pod egidą Kościoła. Ja nie mam nic do wiary, absolutnie, to nie jest to. Mówimy raczej o polityce niż, bo wiara jest sprawą każdego człowieka, jest sprawą ducha. Mm -hmm. No, można tego słuchać i słuchać. Paweł, mam nadzieję, że będziesz akurat część z tym naszym gościem, z, z twoimi. Ależ z przyjemnością. Historiami. Tomku, jak najbardziej. Aż zanim mówiłem, ale my, drodzy słuchacze, posłuchamy utworu, który powstał w zeszłym stuleciu. Jeden z projektów Pawła Kellnera, czyli Maxi Kellner. Czy no... to jest wspólny projekt mój, Roberta? Który, jeśli jeszcze mam chwilę czasu, to szybciutko nakreślę, jak to się zaczęło. Mianowicie nasz wielki przyjaciel mieszkający poza granicami kraju po prostu kupił nam studio. No to brzmi dobrze. Wrócimy, wrócimy do tego tematu słuch, po, po piosence. Będzie to Denerwus Polonikus, drodzy słuchacze. Influenza wirus. W, tak, to influenza wirus. Okej, okay, dobrze. Tu konkretna uwaga. Myślę, że to ta influenza wirus to wiele wyjaśnia. Drodzy słuchacze, posłuchajcie tego tekstu. To powstało w zeszłym stuleciu. w 91 roku. Tak, ja mam wrażenie, że się kompletnie poza drobiaszczkami to się nic nie zmieniło. 1991. Tak jest. Nie jest łatwo pisać wesołe piosenki Nie wynikły ze sztucznego uniesienia To co mnie otacza nie napawa mnie o A raczej uczuciem przygnębienia Więc wyję, bo czas stracony już nie wróci A czynów dokonać już nikt nie zmieni Wszędzie brak miłości i uczucie samotności I każdy z każdym walczy o władzę o władzę, o władzę. O władzę. O władzę. Wszyscy to czują, wszyscy to widzimy, ale nikt nie chce się. Wszyscy, że dużą szansę, ostatnio straciliśmy i budzimy się teraz z ręką w nocniku, jak zwykle UŁSK poniosła nas fantazja oraz brak możliwości trzeźwego myślenia. Nikt nie kontroluje biegu wypadków, a miasta na ulicach nie się do perunia. Że naszych dzieci skutecznie wprowadzają podziały w szkołach. Ludzie jak wiadomo nie są doskonali, jedni drugich będą szykanowali. Nigdy lekcje religii nie są przymusowe, ale chodzić na nie jest skazane. W ten sposób kościół przypieczętował swój udział w kontroli i płacę. Teddy de de nervus, de nervus, de 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 Dedenerus, de, 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 de nervus, historia nasza znów się powtarza. Mszat koście, a w senie nevada. Jutro! Znów rocznica, albo jakieś się Cały naród razem Jutro. przed ołtarzem książek O oby płaczliwym głosem masy ludzi omania, a potem jedzie do domu.

Na naszej antenie przed chwilą usłyszeliśmy utwór, który prawdopodobnie rzadko można usłyszeć na antenie polskich stacji radiowych. To był utwór The Nervous Polonicus Influenza Virus w wykonaniu m.in. naszego gościa i świetnej pamięci Roberta Bryleskiego. Niesamowite tak. brzmienie Paweł, no, nawiążemy do tego co wspomniałeś po przednim wejściu. Z Wasz człowiek kupił wam studio. No, brzmi to jak jakieś science fiction, bo w 90. latach, a właściwie na początku lat 90., to moż, można to, to marzyć tylko było. w ogóle. Trudno było doskonale no, się dostać. Nigdy, nigdy się tego nie spodziewaliśmy. Po prostu spotkaliśmy na swojej drodze e, takiego człowieka. I, I to się stało. Tak, y, Marcin Miller, y, który od lat 60. Mieszkał w Londynie, poznał się z nami, poznał Roberta, bardzo pokochał Roberta i no postanowił ułatwić nam życie, prawda, żebyśmy mogli sami bez tych wszystkich meandrów dziwacznych, które. Wtedy też były, czyli produ... wtedy producenci to jeszcze to, to, to tak trochę. Jeszcze chyba nie było tego słowa tak chyba za bardzo. Tak, tak. trochę wyprzedzam, no ale chcę być zrozumiały dzisiaj, tak. Zwłaszcza przez młodszych, którzy słuchają. Żeby ominąć tą drogę, móc wyprodukować własny materiał bez pośpiechu, bez terminów w studio, że mamy tydzień albo trzy dni. No i oczywiście bez jakiegoś tam. Płacenia. Chociaż wtedy to jak nagrywaliśmy płytę czy Izraela, czy Brygada nagrywała, no to przecież prywatnie nikt za to nie płacił, tylko e, firmy wydawnicze, państwowe, które, e, które to e, produkowały. Hmm. Albo na patencie, tak jak ta słynna płyta, niby Brygady, czy to były testy niby nowego studia? To znaczy de facto to, to, to były testy, dlatego że to studio było świeże, studio TomPres na Wawrzyszewie, Także de facto. Był to myk taki, że, że jest to swego rodzaju test yy, studia. Aczkolwiek, yy, tak jak mówię, no dzisiaj też oczywiście demonizujemy mocno yy, przeszłość. No ale, tak jak mówię, yy, Płyta Brygady ukazała się bardzo wcześnie. 81. Y, Chyba tak. Yy, 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 płyta Izraela, single desertera, wychodzony yy, gdzieś tam, wyproszony. Yy, Wiem, że Marek Płoniewicz tam miał jakieś za to lekkie kłopoty, ale nigdy do więzienia nie wsadził ani pałką po głowie nie bił. Więc, więc działy się takie rzeczy, nie było to powszechne, po prostu tak jak dzisiaj, że każdy może w domu. Na telefonie żeby zrobić mm -hmm. muzykę. A właśnie. A propos telefonu to bardzo chętnie usłyszymy głos nas, naszych słuchaczy. Dzwoncie do nas. Jedyna taka okazja porozmawiać z Pawłem Kelnerem osobiście 22 39 059 22 to jest telefon do naszego studia. Taki roboczy, ha, robocze hasło uknuliśmy Denervus Polonicus, nawiązując do tego utworu, który nagrany został w 90, chyba pierwszym roku. Tak. Płyta ukazała się w 1992 zresztą w firmie Kamiling, która chyba już nie istnieje, to była chyba Kamila Śpowica. Tak, to była firma Kamila i Ja wtedy właśnie Świętej pamiętam, spotkałem mhm. kiedyś ich razem. Paweł, ten tekst, no, myślę, że to jest twoja wizytówka trochę, bo te obserwacje i to jakby skomentowanie tego wszystkiego, ułożenie z tego nawet fajnej historii, to, to myślę, że to jest właśnie znak rozpoznawczy tego, co robisz. Niewiele się tak naprawdę od tego czasu zmieniło poza drobiazgami. Myślę, że spunktowałeś... Ja myślę, że zatoczyliśmy koło, dlatego że był taki czas, kiedy ja już sobie myślałem, że ten tekst wiesz, się po prostu dezaktualizuje, mhm. że już... Kiedy to był ten czas? No i, i parę lat Co temu. Co to jest za czas? <noise> no miałem takie wrażenie, wiesz, po, 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 po tym jak nastąpiła u nas demokracja, gdzie właśnie na pewien luz ludzie łapali taki, nie było tych, tej, tej, tej sieczki tak jak dzisiaj, prawda, że... Patriota to jest łysy, nawalony wódą koleś w bluzie z nadrukami nieomarze świętych znaków. <laughs> świętych, walczący. nie bójmy się, no właśnie. Tak, świętych. No, bierz, na bejsbolu na przykład. Zwłaszcza dla, dla jeszcze kilku żyjących y, y, uczestników tamtych wydarzeń II wojny światowej. więc. Ten... Na dodatek, no myślę, że my mamy coś w sobie, Polacy, z takiego charakteru, właśnie denerwu z Poloników, tacy wiecznie podenerwowane kartofelki, które, które nie akceptują rzeczywistości, czują się bardzo wyjątkowi, wybrani, w ogóle z całego nieomalże uniwersum. To jest, to jest no ale to jest, mówię, wynik braku edukacji, wynik braku tegoż okresu renesansu i przedłużającego się średniowiecza, które no trwało i trwało i trwało. Europa już dawno... I trwa do dzisiaj chyba. To. Napisałem nawet kiedyś taki kawałek średniowiecza. No, no właśnie i widzisz, to ty wybiegasz w ogóle w moje pytania. Ale jeszcze szybko wrócę... Ja znaczy, nie chcę obrażać tutaj na przykład, czy, czy dezawuować ludzi, którzy fascynują się średniowieczem, bo jest to mhm. okres na pewno fascynujący. Ale no, nie był to okres sprzyjający nauce, humanizmowi, itd. No właśnie, chciałem spytać tak naprawdę o, o to, skąd wzięliście. Właściwie skąd się to wzi 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 wziął klimatem Maxi Kellner, Techno terror? Dlatego, że to jest tak. Po pierwsze muzyka, tam <toszynism> pojawiają się to, co dzisiaj możemy powiedzieć, klubowe rytmy, chaosowe e rytmy, a mało tego chaos, tak naprawdę dopiero znowu gdzieś tam hulał w niszowych klubach na całym świecie. Skąd to się wzięło u Was? Słuchaj, u nas przy reedycji, która tutaj leży, mm -hmm. wersja reedycyjna tej płyty, ktoś z. z, z ym który z dziennikarzy młodych zrobił taką, taką, wiwizy, taką sekcję, jakby tych, 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 tych zwłok. Tam rozebrał to na kawałki, no i tam się dopatrzył minimalu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myśmy w ogóle nie, nie mieli pojęcia o minimalu, ani o. O, o chaosie no, elektro. No, czy no coś tam się słyszało no tak. w sensie istnienia takiego, ale to w ogóle, nie, ani nie wsłuchiwaliśmy się. To to było, ja, ja opowiem po prostu, jak to było mechanicznie. Studio znajdowało się w, we wsi Stanclewo, niedaleko biskupca Reszerskiego. Tam y, y, świeżo właśnie ten sprzęt przyjechał. Y, oczywiście nie, to partiami, po, po, po kolei najpierw to, potem to. Mówię o sprzęcie, wyposażeniu studia. No i ja tam kiedyś przyjechałem na wakacje y, y, do Roberta no, i Robert mówi: Stary jest, mamy nowy klawisz Kork M1 Music Workstation. Czyli klawisz, na którym praktycznie można zrobić całą orkiestrę, było ze wszystkimi instrumentami, smyczkami, czym tam sobie człowiek zamarzył. No i ja przyszedłem do chałupy, bo to po prostu była wiejska, stara chałupa. To były tereny zamieszkiwane przez, mówiąc, oględnie Niemców stara taka chałupa i w, w, w jednym spokoju Robert zainstalował tą całą aparaturę i on uczył się niej po prostu. Uczył się jej i to nie z instrukcji, tylko organoleptycznie, jak to Robert. Wiesz, on po prostu siadał i godzinami, dobami yy, dłubał, próbował, wiesz. No i ja przyszedłem i on mówi stary, zobacz, tutaj mamy ten, to ci puszczę, co tam wykminiłem. No i zaczął puszczać. Ja mówię, chłopie, dawaj mikrofon, bo ja miałem. Na... Aha, bo jeszcze jedno muszę powiedzieć: że te teksty, tak jak The Nervous, kartofelki, kilka innych z tej płyty, już były wcześniej napisane. Bo ja współpracowałem przez jakiś czas z Teatrem Akademia Ruchu, gdzie grałem na żywo na gitarze do spektaklu Europa, między innymi w, w, na dużym festiwalu w Kassel. To był uliczny spektakl. I postanowiłem też, jakoś to było tak, że tam z Deuterem się sypało, nie wiem, taki miałem okres bezmuzyczny, powiedzmy. I postanowiłem, że zrobię sztukę teatralną, muzyczną taką. Dogadałem się z chłopakami i ze świętej pamięci, panem Krukowskim, szefem. Teatr, Akademia Ruchu. Aktorzy to też byli znajomi. Dobrze bywali u mnie na chacie, na imprezach. No i dogadałem się z nimi, że oni zagrają jako aktorzy. Muzycy, moi koledzy zrobimy muzykę i powstanie taki spektakl. Nie pamiętam jak on się miał nazywać. W każdym razie. Gotowe były teksty, zaczęliśmy próby robić, koncepcje wymyślać trochę tak na żywca, trochę w domu wymyślałem. Dokładali do tego bardzo dużo koledzy z, z Akademii Ruchu. No i któregoś dnia, na, to było chyba już na tydzień przed premierą, budowana była scenografia. Wtedy mieścił się teatr w, w kinie na Żoliborzu, kino Tęcza. Tęcza. I, no i tam była budowana scenografia, którą ja wymyśliłem, która się składała z cienia jakby takiego kościoła Popiełuszki z, z Boża. Z drugiej strony był jakby cień Pałacu Kultury, a po środku wymyśliłem takie nowe godło państwowe. Był to yy, bielik, yy, bo nie jest to orzeł, bielik... Yy, bielik krzykliwy tak. jest taki. Fantastycznie, można na Mazurach zobaczyć, jak polują na ryby. Był to bielik w czapce bejsbolowej, w koszulce camel, w jednej łapie trzymał flaszkę, a w drugiej bejsbol. No i pan Andrzej Krukowski, jak to zobaczył, zwołał nas i powiedział, chłopcy, nie mogę wam tego wystawić i, i za to go bardzo cenię. To był kawał bardzo fajnego gościa. I ważą się losy, czy będę dyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej, które wtedy powstało. No i jeśli wam to wystawię, no to... To nie będę. To nie będę. I z tego względu nie zrobimy. Były rozesłane zaproszenia, ponieważ ja, jak to ja, wieczny kornik, wiesz, tam chciałem, żeby pojawiły się... Pan Jacek Kuroń był zaproszony i tak dalej. Oczywiście nie wiadomo, czy by przyszli, ale zaproszenia były wystosowane. Bo teksty, tak jak yy, słyszeliśmy, do, dosyć prowokacyjne w tamtym okresie były. Yy, no i po prostu tak zostałem z tymi tekstami. No i wracam teraz na wieś. Robert siedzi długie, puszcza mi te swoje takie próbki, tam yy, bitów i takich tych. i Ja mówię, słuchaj, dawaj mikrofon, bo ja mam teksty. No i tak to się zaczęło. Po prostu. Po prostu. Potem studio Robert już jakby no nie wytrzymał na wsi, bo jest to człowiek, był to człowiek miasta absolutnie. W związku z czym studio wracało do Warszawy, ale nie za bardzo było miejsce, gdzie go ulokować to studio, w związku z czym ulokowaliśmy je u mnie w domu na Bożu. No i tutaj już była pełna swoboda. Siedzieliśmy dniami, nocami, często nie, zasłonięte okna, nie wiedząc, czy jest dzień czy noc, czy jest poniedziałek, czy jest środa. No i powstawał ten materiał w ten sposób. Powstawał materiał, nawet jest teledysk, taki dosyć zacny, jak tam latasz przez tunel, chyba, prawda, tam pod starówką. Tak, to już troszkę późniejsze czasy, ale, ale tak, tak. No właśnie. Maxi Kellner to była bardzo progresywna dla znaczy mnie rzecz. Ja biegłem rzecz. przez ten tunel. Tak, biegłeś, biegłeś. W Ta sensie lata, lata <grym> latałeś i Lata, nie się nie mówię. <grym grym> Chociaż czasami odlatuje. No właśnie. Dla mnie i myślę, że dla twoich takich radykalnych fanów, którzy postrzegali Deutery jako naprawdę maszynę, która pędzi niczym najszybsze pociągi, w pewnym momencie zrobiłeś woltę w stronę fanku. Pamiętam na rupregę, jak i tutaj nawiązujemy do średniowiecza, prawda? Bo tak, to też, 85 rok. Dokładnie tak. <laughs> Dla wielu ludzi po pierwsze to było szokujące, no bo o co tu w ogóle chodzi. Nie ma, nie ma tego szaleństwa, nie ma... Yy... Tak, po trzecim kawałku w ogóle zaczęła publiczność wydawać jakieś dźwięki. <laughs> tak, tak, ja, ja pamiętam, byłem na Rupregu, sam <laughs> byłem w szoku, aczkolwiek mój kolega mówi ty zobacz, klangują tutaj w ogóle co no to na, jest Na, na gitarze no, grał Tomek Jaworski Kciuł. Więc... No, no więc no, i to wyjaśnia po wszystko. Prostu. Paweł, skąd to się wzięło tak naprawdę? Skąd ty wy, wyciągnąłeś tego funka? No bo, bo to był taki yy, ja sobie to mówię, taki biały funk z całym szacunkiem, bez żadnych podtekstów, w ogóle broni tam wszystko. To trochę taki fan który później robił Yellow, zespół Yellow moim zdaniem, oni też sobie taką swoją, ale to było w ogóle dużo, dużo później. Skąd ty to wytrzasnąłeś? Słuchaj, jak to się stało? No jak zwykle, wiesz, ja jestem raczej improwizatorem takim życiowym, wiesz, nie, nie, nie planuję sobie, tak. To, co napotykam i, i jakoś jest to dla mnie Interesujące, zjadliwe i potrafię to przetworzyć. Po prostu zaczynam działać w tym kierunku. No i też to było tak, że po moim odejściu z zespołu Izrael, po nagraniu płyty i odbyciu trasy. Znaczy właściwie po pierwszym Rupregę w 1983 roku no powróciłem do deutera, grania deuterowego. Poznałem Mariusza Zagalskiego świętej pamięci Gucia, perkusistę maszynę. Między innymi, no i graliśmy razem w 1984 roku. Tam powstało kilka deuterowych naprawdę takich walców utworów, wal, walec, walec jadący. Walcujący. Tak, ale jakoś potem wiesz, dla mnie ta formuła się w pewnym sensie wyczerpała, dlatego że punk, punk to była rewolucja i to były w Polsce lata 77 już, bo na Wybrzeżu już pierwsze kapele grały, Deadlock wcześniej nazywał się jakoś tam, niestety, chłopaki wybaczcie, ci którzy żyjecie, a ci którzy nie i tak słyszycie, z tej kapeli powstał Deadlock i dopiero później tam gdzieś Warszawa Tilt, prawda, no tu fornit i tak dalej i to był to była ta rewolta, bo punk był, był rewoltą. Później to już było pokłosie tej rewolty. Moim zdaniem po 1981 roku w Polsce właśnie ten wysyp zespołów kolosalny, gdzie sala prób w Rivierze Remont tak zwany Hades, to była taka zapluta kanciapa z pianinem, na którego klawiaturę ktoś po prostu się zdefekował. Któregoś razu, nie, nie wiem kto. W każdym razie było to takie miejsce dosyć, no ale akurat odpowiednie. Ten wysyp był pokłosiem tej, tej rewolty wcześniejszej i zespoły, które powstawały, jakby już wykorzystywały nasze działania, te przełamywanie stereotypów, po prostu miażdżenie wszelkich zasad sztywności i tak dalej. I to się jest tak samo jak w Anglii, no już moim zdaniem od, od Exploited, i tak dalej, to jest już post-revolution. To jest owoc rewolucji. A jeszcze jest taka właściwa, że rewolucja zjada własne dzieci, więc i tak dalej, bla, bla, bla. W związku z czym po 84 roku, ja w 85 roku, wyjechałem do Berlina na trochę z moją ówczesną żoną w ciąży. I tam, tam się spotkałem z moim przyjacielem, perkusistą, czasami na basie grał w deadlocku, świętej pamięci Rafałem Różą, panem Różą. I pan Róża zaraził mnie fankiem. Puszczał mi właśnie masę wideo. Wtedy wideo było bardzo modne, takie na kasetach video, mm -hmm. taśmy VHS. Tak, old, VHS. -y. Old tak, na no, dzisiaj to jest old school. No, i tam wtłoczył we mnie po prostu potężną dawkę, real black funk. Mm -hmm. <laughs> I ja wróciłem do Warszawy. Przyszedłem, oczywiście, do hybryd, bo życie się spędzało wtedy w hybrydach. Tutaj ukłon w stronę Sławka Rogowskiego, który był ówczesnym prezesem tego klubu i stworzył miejsce, które było prawdziwym mecenatem. To był, to był prawdziwy mecenat mm -hmm. dla nas. Hmm. Bo mieliśmy kanciapy dostępne właściwie prawie 24 godziny na dobę. Nawet w trakcie dyskoteki. Jak dobrze wytłumiliśmy drzwi, to mogliśmy sobie grać. Yy, więc yy, mieliśmy warunki do tego, żeby swobodnie tworzyć. No i przyszedłem i siedział Gucio Rzeczony, świętej pamięci Mariusz. Yy, no i tak przysiedliśmy, siedzimy, siedzimy, i Gucio mówi. No I co, gramy coś? Ja mówię stary, no bardzo chętnie, ale kurczę, wiesz, funk mnie po prostu zarżnął. Coś takiego, znasz kogoś, coś. A oni wtedy zdaje się już kombinowali zespół, który później się Zgoda nazywał. Czyli już pogrywali coś Progresywnie, pod, pod, tak. podobnego, tak. No i on mówi, okej, okay, tak, mam ludzi. No i po prostu przyprowadził kciuka Tomka Jaworskiego. I też była śmieszna sytuacja, bo przyszedł Kciuk i tak, ja mówię, słuchaj, a slapem grasz trochę, klangiem tak zwanym? A on tak mówi, no trochę gram. A później się okazało. Nie no, poszliśmy, ja mówię, no dobra, to chodźmy, nie? weszliśmy do kanciapy, no i po prostu jak zasunął, to mnie kopara, kopara opadła do ziemi. Odłożyłem gitarę, powiedziałem, panowie, potrzebujemy gitarzysty. Pojawił się Piotr Nalepa. Piotruś, pozdrawiam cię serdecznie. Pojawiał, jakoś wtedy Tomek Jaworski współpracował, robił fusion z, z Beatą tak, tak. Pater. W związku z czym Beata weszła na chórki. No i tak to się zaczęło. Tak zaczęliśmy grać. Funk. Ja jakoś tak, ponieważ ja nie umiałem śpiewać i do dzisiaj nie za bardzo umiem. W związku z czym no to takie wyszło połączenie mhm. takiego śmierdzennego wokalu. Ale, ale jest to Paweł z bardzo w swoim rodzaju. Z bardzo tak wyrafinowaną muzyką. Tak, jedyny funk. Odsyłam, drodzy słuchacze. Niestety czas nas goni. W ogóle ta godzina mignęła no, po prostu i to jest niesprawiedliwe. Ja, drodzy słuchacze, obiecuję, że będę robił wszystko, żeby Paweł jeszcze do nas wrócił do studia, bo myślę, że, 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 nie ma problemu. że to jest po prostu chodzące. No to jest to naprawdę gość po prostu przez duże G. Tak więc Paweł Kelner-Rozwadowski w naszym studiu. Myślałem, że my przez <tum> G. <gieje. tum> Ale G. jako gość, gruby gość. <tum> no to za Uwielbiam Nie się, mnie, Słuchajcie, myślałem, że pogadamy o, o wielu, wielu innych historiach, ale obiecuję, wrócimy do tej rozmowy, bo, bo, no się bo tak, powiedzieć. dokładnie Czas tak. Czas goni i jeszcze żyje. Także tak, no właśnie i żyj ty chłopie 100 lat i wrócimy. No na Obiecuję wam, wrócimy do tego tematu. Ja jeszcze wyciągnę od Pawła parę historii dotyczących <laughs> przeszłości, ale też być może i przyszłości i teraz mniejszości. No i tak się zakręciłem. To jest Halo Radio, moi drodzy, zbliża się siódma. Nasz realizator spogląda na nas z nienawiścią, bo mieliśmy skończyć jego. Program do słuchania.